Witajcie w kolejnym odcinku z The Sims 2 z rodzinką Biedak. Jak widzimy, nasz domek przeszedł pewne zmiany, a mianowicie pojawił się ogród. I prezentuje się on w ten sposób. Głównie skupiłam się właśnie na przodzie i tutaj, na tym małym kawałku. No nie miałam zbyt dużego pola do popisu, bo jest mało miejsca. Większość działki zajął dom. No i tutaj jest taki mały kącik jeszcze na ognisko. W sumie nic takiego nadzwyczajnego się tutaj nie wydarzyło, poza tym, że pojawiły się kwiatki, dużo kwiatków i roślinek, no i staw. Miał być basen, ale chyba lepiej wygląda ten staw niż basen, bo nie miałam dużo miejsca na basen, poza tym jakoś dziwnie mi się bagował, więc w końcu z niego zrezygnowałam. A próbowałam przenieść dom na większą działkę, ale po prostu za nic w świecie się nie da. Nie potrafię tego zrobić i jedyne co zrobiłam, to popsułam relację Simów, bo stracili wszystkie kontakty, a mało tego, Damian jest w ogóle oznaczony jako znajomy i naprawdę nie wiem, jak to odzyskać z powrotem. Oczywiście znajomo z nim wpisałam kod, żeby go znali chociaż, no ale co, niby jest w drzewie genealogicznym, tutaj jest normalnie pokazany Damian Błażej i Cyryl jako synowie Balbiny. Ale tutaj nie ma tego znaczka, że jest z rodziny. I dla Balbiny też jest jakimś znajomym, także ja nie wiem, jak to działa. Będę kombinować, będę szukać, jak go przywrócić do rodziny. No ale cóż, nic już nie poradzimy. Stało się. Niestety. Mimo, że ja nie zapisywałam tego, jak przenosiłam domy. Po prostu wyszłam z gry nie zapisując, a jednak to się i tak zapisało, także cóż. W domku chyba nic nie zmieniałam, poza tym, że w przedpokoju troszkę dodałam parę rzeczy, żeby nie było tak pusto. Tutaj jest gra, regały z książkami, jakiś kącik, fotele, jakiś obraz na ścianie i to tyle. Tak, Balbina z Cyrylem śpią. W ogóle mamy czwartek. I szukam Balbinie nowej pracy, ale... Coś powinno się wydarzyć, coś jeszcze nie wydarzyło. I trochę mnie to niepokoi. No ale zobaczymy. A co ty robisz? Co ty robisz? Przeglądasz strony internetowe. I zastanawiam, czy może dzisiaj nie wyjść z Błażejem jeszcze raz na miasto. Ostatnio mu nie wyszło. Przydałoby się to jakoś naprawić. A Cyryl ma urodziny dzisiaj, także chyba zrobimy imprezkę urodzinową. Wypadałoby. Akurat jest piątek, także... ona do 16 pracuje, ale nie wyślemy jej dzisiaj do pracy, bo ona i tak rzuca tą robotę, więc... Damy sobie spokój. O! O! Patrzcie, właśnie o tym mówiłam! Tak jest, Balbina i Cyryl będą mieli dziecko! Bo ja grałam trochę poza nagraniem. I... Tak, to się stało. Balbina chce mieć córkę. Odchowała trzech synów i teraz koniecznie chce mieć córkę, dlatego jak nie będzie córeczki, to ja nie wiem, co zrobię. To będzie teraz straszne. Straszne. Idź spać powrotem. A dostała urlop jakiś rodzicielski czy coś? Dwa dni chyba jej to skoczyły. Właśnie na to czekałam. Niepokoiło mnie to, bo trochę to trwało, ale już jest okej. Także tak, dzisiaj zrobimy urodziny Błażejowi. No i niedługo trzeba będzie nie Błażejowi, tylko Cyrylowi zrobimy urodziny, bo to Cyryl ma dzisiaj urodziny. A Błażeja niedługo będzie trzeba wysłać na studia, bo to już czas. To już czas, moi mili. I chyba dołączę go do Damiana. Tak mi się coś zdaje.
Nie wiem jeszcze, jak to zrobić. Bo chciałabym też nie porzucać tak Błażeja. A nie mogę robić, kurczę, z każdym simem osobnej serii. Dlatego myślę, żeby Błażeja dołączyć do Damiana po prostu, jeśli się będzie dało oczywiście to jakoś sensownie zrobić. Bo jak nie, to cóż. Będzie trzeba coś innego kombinować. Dobra, oni idą spać, więc przyspieszam. Bo się nic nie dzieje. Albina mi teraz przypomina taką aktorkę jedną. Zapomniałam, jak ona się nazywa. No nie pamiętam teraz jej. Ale... No dobra, niech sami wstaną, nie będę ich budzić. Aha, no i pragnienie życiowe się zmieniło Cyrylowi, bo kupiłam im taki sprzęcik tutaj. No i coś mu tam nie pykło. I wyszło, że ma apetyt na smażony ser, także... Takie cóż. O, właśnie, wszyscy wstają. Czekaj ty. Najpierw ty, bo ty masz pierwszeństwo. Wow, to mi się chce bardzo. To skorzystaj z tej łazienki. Czy jesteś tylko głodny? O podróżach! Na jakich ty podróżach byłeś, Błażej? Hello? Weźcie coś zjedzcie wszyscy. Ja wam proponuję. Ty w ogóle jesteś jakiś... Nie wiem, nic nie potrzebujesz, chłopie. Chłopie. Tak, oni znają wszystkich simów w mieście, bo żeby poznać Damiana musiałam im... Właśnie kodem to wpisać. O, Barbina ma dzisiaj wolne, bo jest w ciąży, okej. A nie. Ona po prostu miała wolne, tak? Nie no. Ma urlop macierzyński czy coś. Ale Cyryl... Też ma wolne. Nie. Nie, nie, bo przecież wolne to są te ciemne dni. No nie, nie. On do 15 pracuje. No dobra. No dobra, niech już będzie. Co ty robisz? Chodź jeść. Baw się w aport, dobrze. A on coś potrzebuje? Znowu go zdegradowali. Co chwilę go degradują. On awansuje, znowu go degradują. Ta praca to chyba nie jest jego powołanie. Nie wiem, czy on dzisiaj będzie miał tu rodziny, czy jutro. Bo już sama nie wiem. To jeszcze nie masz najwyższej oceny w szkole? Masz już 6+, hello? Może być wyższa? Do której on siedzi w szkole? Do 15 też. No tak. Wchodziłbyś do prywatnej szkoły, to byś o 13 kończył jak twój brat. Właśnie on już jedzie. Ty tutaj zajadaj i sio. Ostatni dzień szkoły. No. Papa. Miłego dnia. Tak, zajadaj. Co ty jesteś taka nieszczęśliwa, koleżanko? Zaraz ci tutaj podpłynęły pragnienia, tylko najpierw poszukaj pracy. Potem pieskiem się będziemy zajmować. Co ty byś chciała? Pewnie pisać blog o sztuce i rzemiośle. Skoro musisz. I zrobić zdjęcie. Tak, oczywiście szukały w Albinie pracy w edukacji, tak jak sobie marzyła. W końcu spełnimy jej to. O ile kiedykolwiek w ogóle znajdziemy. No gdzie medycyna? No i nie ma, no. Cyryl poszedł do pracy. Nawet nie zauważyłam. No to zostaliśmy sami z Balminą. Co ty jeszcze byś chciała? Nauczyć się swatać pary? Co ty masz jakieś dziwne pragnienia? Wyłącz tego kompa, idź odbierz telefon. Tu nam się w ogóle drzwi zepsuły, one się nie chcą zamknąć. Kropku. O Jezus, jakiś ty brudny. Trzeba cię wykąpać, to zaraz. No. Kto tam dzwoni? A, tam. Nie możesz, możesz, się usłyszałem, że nie możesz. Wykąp kropka. I Morusa też by się przydało. Mm.
Wykąp mi te zwierzęta. Oni zawsze mają tutaj problem, zawsze. No, Jesus Christ. Wykąpiesz go w końcu. No. O. Nie obchodzi mnie, to masz to zrobić. Nie wytrzymam z nimi nerwowo! Co za okropne simy! Proszę bardzo. Tu wam nic już nie będzie przeszkadzać. Co to jest? Cyril stał się ostatnio dość popularny w mieście. Jego najnowsze menu zostało uznane za dar z niebios i cudowny przysmak. Nie mija wiele czasu, gdy przedsiębiorcze jednostki zaczynają składać mu lukratywne propozycje. Dwie z nich wyróżniają się wśród pozostałych. Jeden z inwestorów proponuje umieścić jego nazwisko na nowej marce niezniszczalnych Fidelco łyżek, podczas gdy drugi oferuje nową linię urządzeń domowych, łączących w sobie funkcje robota kuchennego i faksu. Który z absurdalnych pomysłów kuchennych wesprze Cyril swoim nazwiskiem? Ups. Chyba wolimy być na robotach kuchennych niż na widelcach i łyżkach. Co? Cyril podpisuje się we wskazanym miejscu i przebija piąteczkę ze swoim... Jest tak pewien sukcesu, że nawet sam inwestuje 20 tysięcy simulanów w ten produkt. Niestety ktoś zapomniał mu powiedzieć, że... Nie. Cyril! My mamy dziecko w drodze. Co za debil. Nie. Ja nie mam więcej pytań. Boże święty, za co ja pokój zbuduję dziecku? Oni mi rujną życie. Oni mi rujnują życie. Co on narobił? Moje 20 tysięcy. Specjalnie zostawiłam trochę pieniążków, żeby mieli z czego żyć. Jestem zrozpaczona. A to miał być taki fajny dzień. Taki fajny dzień. I nie będzie. I nie będzie. I co ja teraz robię? Co ja teraz robię? Boże, musi malować obraz. A Balbina teraz nie chodzi do pracy i super. Dostaniesz chociaż awans, ty patafianie? Dostaniesz chyba. Co za dno, co za dno. 20 tysięcy, tak przegrać. Jestem po prostu zdruzgadana. Nie, po prostu... Uff, no nie mogę tego znieść. Kto się tu kąpie? O, Błażej już wrócił. Nie zauważyłam. Tak się przejęłam tym. Weź na kamerę, rybki. Weź coś namaluj, synu, bo twój ojciec jest nieudacznikiem, tak jak ty. A ty, kochanieńka, masz siłę jeszcze rzucać tym patykiem? Proponuję, żebyś jednak sobie skorzystała, wykąpała. Coś zjadła. Dobra, on ci zajął teraz łazienkę. Co to mi się robi? To najpierw zjedz. Potem resztę ogarniemy. Nie, jestem po prostu zrozgutana. Ja się tak nie bawię. Wszystko mi zepsuł. Trzeba coś pogotować. Zjedz sobie i... Potem się ogarniesz. Wszystko mi teraz nie wychodzi. Ostatnio też Balbina została zdegradowana na poprzednie stanowisko. Ich dobra pasa się skończyła jak nic. Niedługo znowu zostaną biedakami. Ta miska mi chyba nie działa, bo oni coś nie chcą znieść. Nie wiem, co jest nie tak. Super, teraz będą obydwie pustynie. Ale mam nadzieję, że Błażej namaluje jakiś dobry obraz. Super. I nie dostał awansu, gnojek. Bo nie ma tych punktów zrobionych pewnie. Co to jest? To jest miska, ty gamoniu. Napełnij miskę. I tą też napełnij.
To już Walpina nie będzie tego robić. Jesteś głupi, Cyryl! Idź za karę gotuj. A, mieliśmy robić urodziny, ale nie wyskoczył mi ten komunikat. Także to chyba będzie w kolejnym odcinku dopiero. Czyli no w sumie w sobotę to nawet dobrze. Gdzie ten telewizor? Oglądaj sobie. No, to dzisiaj nie zrobię urodzin, ale w kolejnym odcinku będą. Dzisiaj i tak Cyril wszystko zepsuł. Było tak fajnie, ale... już nie jest. Jestem bardzo, bardzo rozczarowana nim. Jestem bardzo rozczarowana. Słyszysz? Pospiesz się, bo ci się indyk przypali. Za karę będziesz się uczył. Patrz, straciłeś jeszcze 2 punkty logiki. Myślę, czy... no w sumie teraz, jak już nie mamy pieniędzy, na nic nas nie stać, to sobie możemy myśleć. Ale ja chciałam, żeby Cyril otworzył jakąś swoją cukiernię, albo chociaż... nie, chociaż, ale... czy raczej jakąś cukiernię, albo jakiś w ogóle sklep z takimi posiłkami. Bo restauracja to za dużo roboty. Nie wiem, czy to się liczy. Jemu to pewnie nie. No, kochani mali, bo potrzebuję pieniędzy dla twojej przyszłej siostrzyczki. Tak, ja też nie przyjmuję w ogóle do wiadomości. Ma być córeczka i koniec, kropka. To w ogóle nie ma innej opcji, ja się nie zgadzam. Nie wiem, co ja zrobię, jak to nie będzie dziewczynka. A ty, no nieźle gotujesz, naprawdę. Chyba wymienię im tą gołębkę, bo mnie też denerwuje. Spełni ci się? Nie, bo ty chcesz podać. No to podaj. Walpinka śpi, biedna. To ciekawe, czy w kolejnym odcinku też urodzi nam się właśnie. Jestem bardzo ciekawa, co się urodzi. Się boję. Złote dziecko. Pospolity Lizus. Ciekawe, ciekawe. Też w ogóle dawno nie nagrywałam odcinków z życia prawnika Damiana, biedaka, więc myślę, że po prostu zmienię sobie troszkę tą serię na potrzeby Błażeja, żeby Błażej się pojawił również w tej serii, żeby mogła prowadzić dwóch braci przez życie. No i zobaczymy, jak to będzie. Dlatego myślę, że dopiero teraz zaczną się pojawiać odcinki ze studiów. Oczywiście pomijając te, które już zdążyłam nagrać wcześniej, bo dawno nie nagrywałam. Co ty robisz? Muszę mu zmienić to pragnienie. On chce zjeść 200 tostów z serem. Masakra jakaś. Zachowaj resztki. Ktoś jest jeszcze głodny? Ty nie. Ty też nie. Tylko on jest głodny, więc zjedz to. Nie! Zrobić urodziny! Myślałam, że to jutro dopiero! Dlaczego? Dzisiejszy odcinek to kompletny nie wypał, tak. Ewidentnie. I nie wiem, Boże Święty, jestem taka... Czemu cię kręcą rude włosy i siwe włosy? Ogarnij się, chłopie. Niech cię kręci... nie wiem, stroje kąpielowe. Co mogą nastolatka kręcić? Ty byłeś tak... nie byłeś do końca określony, że tak powiem, pod względem swoich hobbystycznych... A dam ci blondynki. Perfumy cię odrzucają. Smród. To jest najbezpieczniejsze. I co ty byś mógł mieć w swoim pragnieniu? Może coś w ten deseń? No. Niech będzie. No dobra, tylko ją znasz. No niestety nie... Pff,
twoje życie jest usłane różami. No, super, no dobra, no. Skoro nam już wyskoczył, to co zrobię? Flirt, dobra, pomyślimy, Cyril. Kum. Nie tak miało być, ale cóż. Po prostu myślałam, że to jutro, a to dzisiaj i taka robota. Taka robota. Będziemy już kończyć ten odcinek, bo aż się boję, że się wydarzy znowu coś tragicznego. I będzie bardzo niefajnie. Ty sobie albo na dole skorzystasz. I chociaż wbij tą kreatywność, ja cię proszę. Ty jak się miewasz, mój drogi? Czemu on jest cały czas taki szczęśliwy? Jemu się zawiesiły te potrzeby, czy co? Ej, bez jaj. Nie no, czemu mu rośnie to wszystko, jak on... O co chodzi? Zobaczcie, on maluje, a jemu to wszystko rośnie. Nie ogarniam. To przez to, że ma tą platynę tutaj? Nie mam pojęcia. Ale mnie to... zlekcza niepokoi. Spróbuję go zresetować po nagraniu. Idź sobie jeszcze oglądaj i pójdziesz spać. No i tak, ja będę kończyć ten odcinek, moi mili. No niestety... nie było dzisiaj zbyt miło. Cyril stracił majątek rodzinny przez swoją głupotę. Nasz drugi, młodszy Cyril Junior, no, dorósł niespodziewanie. Chciała mu zrobić imprezkę, ale niestety. Dobrze, że chociaż miał platynowy... platynowy wskaźnik, to przynajmniej dorósł. Zadowolony i szczęśliwy. Ale patrz, on też ma platyny, platyny i jemu tak... nie wiem, muszę zrezygnować Damiana, bo... to jest dziwne bardzo. W każdym razie, to by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będzie nieco lepiej. I zobaczymy, co Barlinka urodzi. Już się nie mogę doczekać naszej córeczki. To musi być córeczka! Musi być. Nie ma innej opcji. Palpina, co to za marzenia. To ta ciąża ci na mózg się rzuca już. Dobra. To w takim razie do następnego odcinka. Pa, pa!